Cześć, cześć! Witamy Was w Kuchni Bajecznych Smaków. Witam Was Ola z bloga Dwa Smaki i Ania z bloga Bajkorada. Dzisiaj przygotujemy drożdżówki z serem. Wspomnienie dzieciństwa w moim przypadku, w Twoim też? W moim też, tak. Do przygotowania drożdżówek potrzebne nam będą 3 szklanki mąki pszennej. Do tego dodamy pół szklanki cukru. Drożdże. Ja używam suchych, więc 7 gram suchych, ewentualnie odpowiednik tego 25 gram świeżych. Pół łyżeczki soli. I do tego 100 gramów roztopionego masła, roztopionego i ostudzonego. I 200 ml letniego mleka, nie powinno być zbyt ciepłe, letnie. I wszystkie te składniki można wymieszać oczywiście ręką. To jest najprostsze, jeżeli nie macie żadnego sprzętu. Ewentualnie mikserem ze spiralnymi końcówkami. Wymieszamy ciasto, jeszcze zagniatamy przez chwileczkę ręką, żeby było bardziej gładkie. Najlepiej przykryć ściereczką i odstawić w ciepłe miejsce. Czekamy, aż ładnie wyrośnie. Ono może nie podwoi dokładnie swojej objętości, ale wyrośnie dosyć ładnie. Jest dosyć zwarte. Także powinno tak wyraźnie podrosnąć. W czasie, kiedy ciasto wyrasta, przygotujemy masę serową. Do jej użycia przygotowałam 400 gramów twarogu, takiego normalnego twarogu w kostkach i troszeczkę go zmieliłam. Bo taki serek, taki homogenizowany, czy ten wiaderkowy, jest trochę za rzadki. Kanapkowy. Tak, także lepiej użyć takiego twarogu. Plus 4 łyżki masła, takiego miękkiego masła. Do tego żółtko. Jedną trzecią szklanki cukru pudru. Oczywiście słodkość możecie sobie regulować, można dać mniej, więcej cukru. Pewnie zależy to też od sera, jaki posiadamy, jaki jest kwaśny. Tak, dokładnie. I to odrobina cynamonu. Nie chcę, żeby ten ser był taki zdominowany przez cynamon, więc tak podprogowo, może więcej niż podprogowo. Myślę 1/3 łyżeczki, 1/4, nie więcej. Oczywiście, jeżeli wolicie bardziej cynamonowy, to można. No i mieszamy to. Jak fajnie pachnie. Już czuję, że będzie dobre. Cynamon też można zastąpić wanilią i zrobić takie serowo-waniliowe. Jeszcze z rodzynkami to można jest taka klasyka. Rodzynki, tak. Wymieszana masa powinna mieć taką gładką konsystencję. Mieszamy do momentu, kiedy masło dokładnie połączy się z twarogiem. Wyrośnięte ciasto przekładamy na stolnicę bądź blat okruszoną mąką. Mąka. Tak, opuszczamy sobie mąką. Nasze ciasto jest, jak widzicie, puszyste. Dobrze wyrosło. My widzimy dobrze. Wy też widzicie. Dobrze. No oczywiście teraz straci na puszystości, bo znowu je troszkę rozwałkujemy. Jak to bywa z takimi tworami drożdżowymi. Czyli nie wyrabiasz tego ciasta? Nie, już go nie wyrabiam. Szybciej będzie, urośnie z powrotem, tak? Urosną te bułeczki. Natomiast troszeczkę je, może nie zmasakruję, zdeformuję wałkiem. No i teraz wałkujemy na najlepiej prostopa. Tak, pomożesz mi? Za chwileczkę, siama, za chwileczkę. Dobrze, bo tutaj musimy zrobić, najlepiej troszkę mocniej podsypać, żeby nam się nie przykleiło. Pilnuj wałka, żeby teraz nie wjechał na ciasto, bo się spłaszcza. Ciasta nie rozwałkujemy zbyt cienko, bo będziemy zwijać rolawę z niego, więc żeby nam się nie porozpadało. Na ciasto wykładamy masę serową. Zostawiasz brzeg do zaklejenia ciasta? Czy na całym smarujesz? Na całym, bo to są takie niesforne drożdżóweczki, z których może powypływać. Wesołe drożdżówki. Wesołe drożdżówki. No i teraz zwijamy roladę. Znaczy tak jak roladę. Tylko dobrze jest podsypywać to ciasto w miarę dużą ilością mąki, żeby nam się potem nie przykleiło.
do blatu. Powstały w ten sposób rulon. Kroimy na plastry 2-3 cm. Plaster leciutko rozpłaszczamy w rękach i odkładamy na blaszkę włożoną papierem do pieczenia. Tak uformowane drożdżówki odstawiamy na około 30 minut, żeby sobie podrosły. Wyrośnięte bułeczki przed włożeniem do piekarnika smarujemy po wierzchu roztopionym masłem. Nasze bułeczki już upieczone. Bardzo ciężko nam było wytrzymać ten czas, kiedy stały, bo nawet kiedy się piekły, było ciężko wytrzymać. Dokładnie. Piekły się około 25 minut w 200 stopniach. No i cóż, no, żeby nie przyciągać, Próbujemy. Próbujemy. Pania niestety jeszcze nie może. Takie puszyste w środku. Mm-hmm. I czuć ser, no taki pyszne, mocno serowe, ekstra, bo są dosyć wilgotne dzięki temu, że jest tego sera naprawdę dużo. Ale są takie, no takie też krucho drożdżowe wychodzą, czyli taka typowa drożdżowa, tylko lekko krucha. Ale nie są też takie suche, bo w środku są też takie mokre trochę. No, niestety dwie tysiące miesięcy nie można jeszcze. Ale by chciała. Jeżeli spodobał Wam się ten przepis, to zapraszamy Was również po inne przepisy na nasz kanał na YouTube, kanał Bajeczne Smaki. A dzisiaj żegnamy się już. Cześć! Cześć! Do zobaczenia, pa pa! Do zobaczenia!